Film kręcony m.in. w Katowicach i koprodukowany przez instytucję filmową Silesia Film zdobył 2 Oscary. Za najlepszy film międzynarodowy i za najlepszy dźwięk. Strefa interesów to opowieść o komendancie obozu Auschwitz-Birkenau i jego rodzinie, którzy tuż obok fabryki śmierci wiedli normalne życie. Paweł Jędrusik. Budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w filmie Strefa Interesów zagrał jeden z obiektów w III Rzeszy, w którym czasowo przebywał komendant obozu Auschwitz-Birkenau. Wymagało to wielu przygotowań. Musieliśmy usunąć na przykład część wyposażenia z sali buazeryjnej, ale też zyskaliśmy na tym, ponieważ filmowcy troszkę podrasowali nam właśnie buazerię, czy wymienili nam włączniki na oryginalne, takie jakie tutaj były przed wojną. Na pewno było tu duże utrudnienie dla urzędników, ponieważ musieliśmy ludzi, literalnie mówiąc, całym dobytkiem wysiedlić na kilka tygodni, żeby Rudolf Hess miał swój gabinet, czy mógł iść do lekarza. Zdjęcia do filmu powstawały przez kilka tygodni w 2021 roku. W ściągnięciu twórców na Śląsk pomogła instytucja Silesia Film. Film Strefa Interesów nie był polskim kandydatem do Oscara, a brytyjskim, ale 90% ekipy to byli Polacy. Całość dni zdjęciowych była realizowana w Polsce. Zatem absolutnie, bezwzględnie możemy mówić o tym, że to jest sukces polskiego kina, że to jest sukces województwa śląskiego. To nie pierwszy raz, gdy Śląski Urząd Wojewódzki stał się planem filmowym i nie ostatni. Wkrótce ruszą tu kolejne zdjęcia. Już w kwietniu będziemy udostępniać urząd po to, żeby w tym urzędzie powstał również serial o trochę innej tematyce znacznie takiej łagodniejszej niż film Strefa Interesów. Film Strefa Interesów opowiada historię komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony Hedwigi, którzy układają swoje rodzinne życie tuż obok obozu.